Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Planet Craftera, kochani. Niestety, jest taka pewna sytuacja, ponieważ jadę na PGA, a nagrałem ten odcinek w czwartek, tak, 6 października. Jest taki problem, że nie mam zapasu. Ten odcinek w ogóle jeszcze dzisiaj wleci, co jest śmieszne. Tak, ostatnio mam dosyć mocne komplikacje z nagrywaniem tych odcinków, no ale trudno. Może nastąpić taka sytuacja, że następne odcinki znów będą 20-minutowe. No po prostu nie dam rady się z tym wyrobić. Ale od wtorku postaram się wam jakoś to wynagrodzić. Może zrobimy jeszcze jakąś serię, która mam nadzieję wam przypadnie do gustu. Tu mamy 56%, dobra. Przypadnie nam do gustu. Coś mi się FPS-y pokrzaczyły, nie wiem czemu. O, to może przez tą mgłę. Mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie widać. Jeżeli będzie, to następnego odcinka już nie będzie na pewno, bo to poprawię. Tak czy inaczej, te odcinki, ten jeszcze będzie normalny, postaram się przynajmniej, żeby był normalny, ale następne cztery... Tak, cztery odcinki niestety będą zapewne po 20 minut, więc musicie mi to wybaczyć. Niestety nie mam na to wpływu. Znaczy, no miałem na to wpływ, ale no się po prostu się nie wyrobiłem. Po prostu się nie wyrobiłem, dlatego wyszło jak wyszło. Dobra, mamy nasionka Lirma, to trzeba pamiętać, że to cały czas jest i ostatnio chciałem, z tego co pamiętam, wypuścić kolejną rakietę, więc na pewno przyda nam się silnik rakietowy, dwa uranu, sprzęt irydowy i stópka. Czy mamy stópki? Kurde, serio coś tu klatkuje. Nie podoba mi się to. Zróbmy ze trzy stópki. O ile nas będzie stać, bo nie wiem, czy mamy wszystkie surowce. Raz, dwa, trzy. I z tego, co jeszcze pamiętam, aluminium. Aluminium mamy mało, musimy się wybrać po nasze zapasy z ekstraktora. Dobra, wszystko, tak? Tak. Poza tym potrzebujemy dwa uranu i pręt irydowy. To też damy radę. W sumie weźmiemy cztery, jeden pręt mamy. Dobra, i zrobimy sobie w sumie dwa silniki. To sobie spuścimy spuścimy sobie i jeden tak na iryt i na uran. Jeden stak na iryt i jeden na uran. Tylko co tam było trzeba? Satelita GPS. To na razie jeszcze nie zrobimy. W sumie moglibyśmy zrobić satelita GPS T1. No, wcale by nie zaszkodziło, żeby to zrobić. Pręt superstopu jeszcze nie mamy, więc luksus. Dobra, potrzebujemy tak, czterech stópek. Cztery stópki, trzy krzemu, trzy kobaltu. Cztery stópki, trzeba pamiętać, ale i tak musimy, nie mamy innej opcji. Musimy polecieć po zapasy aluminium, które tu powinny już być. Musimy więcej porozstawiać sobie naszych ekstraktorów, tych naszych wiertnic, które wydobywają surowce, bo to z pewnością się nam przyda. Tu pewnie jest w ogóle śmietnik, ten z tego aluminium to będzie ze dwie sztuki maksymalnie. O ile? A jednak! Ej, dobra, sporo tego było. No, to sporo było. Jestem bardzo zadziwiony. Teraz nie możemy sobie to pozbierać, no to aluminium jeszcze leży. Zawsze się przyda, żelazo, jakieś tam duperelki. Tak, kobalt na razie jest nam niepotrzebny. Kobalt jest niepotrzebny. Magnes możemy wziąć, chociaż też go dosyć sporo było. Tytan i akurat mamy full. Tu jest jeszcze kolejny aluminium, ale na razie już go nie bierzemy. Co jeszcze, kochani? Wiem, że podobno jest tu gdzieś jakiś secret. Jest tu gdzieś jakiś secret, tylko nie wiem, czy tu... bardziej tu. Ale chyba tutaj gdzieś jest secret. Tylko mówię, nie wiem gdzie jest. Podobno po zalaniu jest ciężej go znaleźć. Ale się tym zbytnio nie przejmuję. Może go jakoś ogarniemy. No kurde, planeta robi się zielona. Fajnie. Naprawdę bardzo lubię takie smaczki. Bardzo, bardzo lubię takie smaczki. Git malinka. Czy my tu mamy wszystko? Mamy wszystko chyba. Mamy. Krzem. Dobra, brakuje nam tak. Jednego tytanu. Jeden tytan, jedno żelazo, dwa magnezu,
2 magnezu. Kobalt możemy sobie ściągnąć, bo i tak tylko 3 sztuk potrzebujemy. I jeszcze 3 krzemu, którego nie mamy. W sumie nawet za dużo będziemy mieli. Dobra, to ja wiem, że tą super słupkę włożyłem tam niepotrzebnie, ale... Ale i tak teraz się pozbędziemy wszystkich surowców, więc git. No i fajnie. Zabieramy sobie naszą super stópkę stąd. Aluminium sobie odłożymy. Mamy go w końcu troszeczkę więcej, więc fajnie. I tak, 3 krzemu. I 3 kobaltu. I będziemy mieć to, co chcemy. O, i FPS-y się poprawiły. Fajnie. Fajnie. Dobra, więc tak. Rakieta przyciągająca asteroidy daje mnożnik ciepła 1000, więc sobie to wypuścimy. Brak obiektu do strzelania. I chroniące pole magnetyczne. I rakiety się pobagowały. Jedna ciągnie drugą. Uhuu! Te chyba rakiety nam nie pomogą dotrzeć na orbitę. Co im się stało? Alp, co tu się dzieje? No i leci już, leci. Dobra, jedna dawała mnożnik ciepła, druga ciśnienia, z tego co pamiętam, więc spoko. No i to ciśnienie naprawdę teraz trochę ruszyło. Mech również widzę, że ruszył. Więc tak, wodę sobie odłóżmy, bo ta woda naprawdę leci w takich ilościach, że o matko. Leci w takich ilościach, że o matko. Wiertło T4. Zobaczmy sobie, co my potrzebujemy jeszcze do odblokowania. O, tu chwilówka jeszcze nam siedzi, sporo żelaza. Właśnie zapomniałem o tym, że teraz sobie coś przeniesiemy, ale dobra, za chwilę. Kompas nie. Odblokowanie. Tutaj widzę, że jest terraformacja ogólna. Biomasa ekranowa, informacje orbitalne, rakieta rozsiewająca nasiona. Daje globalną premię do generowania poprzez rozsiewanie nasion z kosmosu. Spoczy. Manipulator DNA. Nowe geny to też spoczy. Pręt superstopu. Niezwykle spasowany superstop też się przyda. Filtr wody. Pozwala pić bezpośrednio z jezior. O kurka, wódka, to jest spoko. Inkubator. Nowe owady z larwami, to też fajne. Teleporter. O kurde, tego nie było kiedyś. Rozsiewacz drzew T3. Nawet nie mam jeszcze T1, więc luz. Kwarc pulsarowy. To też nie. Termojądrowe ogniwo energetyczne. To do tego będziemy musieli na pewno dojść. Dobra, jak stoimy z tlenem? Doniczka. No to doniczka powinna być tylko pierwsza. Ogrzewacz T4 i rozsiewacz drzew T2. Do tego bardziej dojdziemy, tak mi się wydaje. Ciepło. Jak z ciepłem stoimy? Co możemy blokować? Generator termojądrowy generuje energię, która zasila wszystkie maszyny na planecie. 750. No jeszcze nam trochę brakuje. Dobra. Ekstraktor gazu. Automatycznie wydobywa gaz z ziemi i ekstraktor rudy T2. Czyli musimy bardziej zainwestować w ciśnienie. Nie ma innej opcji. Tylko tam jeszcze było coś chyba dalej, prawda? Nie. Chciałbym bardziej się właśnie skupić na ekstraktorze rudy T2. Więc. 8. 3 sztuki. Ile mamy 8? Starczy nam co najwyżej na 2. Tego 8 nie mamy za dużo. To w ogóle daje nam ile? 459 ciśnienia. To daje nam 17, dobrze widzę? 17. W teorii takie dwa to będzie to wszystko, co mamy tutaj. A to, co mamy tutaj, to jest sporo żelaza, tytanu i aluminium. No właśnie, to jest sporo żelaza, tytanu i aluminium. My mamy problemy z superstopem. Superstop. Ja już widzę kolejne surowce, które nam tutaj doszły. Trochę przegapiłem. No w ogóle, wiecie co, ja najpierw sobie to, co mam w tej chwili, odłożę. Jest trochę magnezu, mamy sporo żelaza, no na żelazo nie mamy co narzekać. I kobalto. Dobra, jesteśmy czyści. Zjedzmy sobie coś jeszcze przy okazji, jak tu już jesteśmy. I chodźmy pozbierać cały ten szrot, który
Ja mu tu znalazł, pewnie jest dużo w wodzie, prawda? O dziwo nie. O dziwo nie. To tu jest tego sporo. Uranus. Joranus. Dobra, bierzemy. Bierzemy, bierzemy. I tu było trochę irydu, ale ten iryd chyba się spierdzielił do wody. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Gaduję, że tu go jest więcej. No właśnie. Fajnie, że tu nie ma tlenu. Znaczy, tlen mamy ogólny, więc... Więc to nam nie przeszkadza. To nam w żaden sposób nie przeszkadza. Coś tu jeszcze jest, czy nie ma? Tam jeszcze jest troszeczkę. Surowizny. O, jak się ładnie zawiesiła. Jak się ładnie zawiesiła. I co, i to by było tyle stąd? No niedobrze. Nie, tu jest jeszcze czerwone. Tu jest jeszcze czerwone, tylko jest jeszcze pod gruzami, dlatego ciężko będzie to wydostać. Ale mam nadzieję, że te kamyczki sobie niedługo znikną i bezproblemowo wydostajemy sobie to, co chcemy. No kurde, ta planeta się robi zielona. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko tak. Weźmy sobie jeszcze z ekstraktora troszeczkę surowcy. No właśnie, bo to jest zapieprzone złomem. Możemy to wyrzucić. No ale tutaj jak się tak robi już zielono, to już naprawdę ta planeta nie jest taka surowa. Nie jest jakoś inaczej. Szkoda, że trawa się sama nie rozsiewa. Też by było fajne. No, 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 no. Pyk. Tak, trochę uranu mamy. Trochę uranu mamy, trochę irydu również. Tu jeszcze żelazo nam wpadło. No kurde, po prostu mówię, nie mam na co narzekać. Tytan. No jedynie tytanu jest troszeczkę mniej, ale to też mnie jakoś nie boli. To też mnie jakoś nie boli. Tytanu jest sporo ogólnie, więc... Więc luz bluz. Czyli tak, dwie rakietki wysłane dzisiaj. Więc, że tak powiem, nasz cel, który sobie nadałem z tamtego odcinka, jest już wykonany poniekąd. Tylko tak, ja bym sobie jeszcze chciał przelecieć znów do super stópek i sprawdzić, czy przypadkiem one się nie zespiły po raz kolejny. Naprawdę to by się przydało. To by się bardzo przydało. Super stopy naprawdę są drogim surowcem po prostu. Jest to bardzo drogi surowiec, który warto jednak zbierać niż kraftować samemu. Ale w sumie licho to, że wymaga żelaza i tak dalej, tylko po prostu nie damy rady z aluminium i z resztą. Nie damy rady z aluminium i z resztą. No uranu mamy sporo. Uranu mamy sporo. Niech to sobie od razu poznika. Byśmy mieli łatwiejszy dostęp. Ale nie wydaje mi się, żeby te super stopy się tworzyły. One się chyba nie respią. Oczywiście, Shiro się musiał spieprzyć. Nic nowego. Gdzie ja jestem? Kurde, pogubiłem się trochę, wiecie? Trochę się pogubiłem. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Aluminium. Dużo aluminium tu jest, więc też... Dlaczego? Mamy miejscówkę, w której możemy to zbierać. W której to możemy zbierać. Żelaza widzę, też jest sporo. Ale super stópek to ja... Ani jednej tu nie widzę. Ani jednej. Prawda nie wlecę? Dobra. Wlazłem. Przynajmniej wlazłem. Ewidentnie nie wolno tutaj używać jetpacka. Lepiej próbować wskoczyć. Dobra, jest jakaś super stópka, więc o tyle dobrze. A nie, one się tak chyba respią. Może i nie? Nie, to jest krzem. Tu nas w ogóle nie było wcześniej chyba. No to już jest gorzej. Znacznie, znacznie gorzej. I muszę patrzeć na tlen, bo tego tlenu też jest dosyć mało.
Tego tlenu też jest dosyć mało. Wody również mamy mało, więc nie poszalejemy. Ja widzę, że coś jest jeszcze na górze, tylko nie wiem, jak się tam dostać jeszcze. Nie wiem jeszcze, jak się dostać na samą górę, więc też będziemy musieli sobie ogarnąć. Wejścia nie widzę. Wejścia nie widzę. Teoretycznie możemy schodki sobie zbudować, ale... Jeżeli się da wejść jakoś naturalnie, to wolałbym wejść naturalnie. O, 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 o. Nic nie widać, nic nie słychać. Jezu, nic nie widzę. Głupia noc, no akurat teraz. O nie! No! Dobra. Naprawdę się staram, wierzcie mi. Naprawdę się mega staram, żeby tu wejść. Ja wiem, że wy nic nie widzicie, ja również. Ja również. Z masa zbugowanych tekstur. Nie no, chyba tak w ten sposób nie wejdziemy. No, dawaj, 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 dawaj. Gdzie ja wlazłem? Jestem poza mapą. Jaja, totalne jaja. Nie, dobra, nie wejdziemy, nie ma sensu. Nie ma sensu, wody mamy mało, więc... Musimy stąd uciekać, musimy stąd uciekać. Weźmy sobie trochę tlenu. Spróbujemy jeszcze na pewno wejść schodkami, które sobie pokraftujemy tutaj. Ale mówię, wątpię, żeby nam tam gra pozwoliła wejść. Wątpię. Dwie super stópki, no zawsze coś, no. Zawsze te surowce przynajmniej w jakiś sposób zaoszczędzone. Tylko, że nie więcej, no, ale cóż. Boję się o tą wodę, wiecie? O, o, o. O, o, o. No prawie, 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 ale wiecie co, tak mi się wydaje, że tam nic nie ma. Krytyczny poziom nawodnienia, no wiem. Dobra. Nie zrobimy z tym nic. Widzę, że tutaj się jeszcze Iryt pokazał, więc na pewno też sobie tam po niego wrócimy. Ale, jaki mam plan? Plan mam taki, iż kochani... Na ten odcinek chciałbym się jeszcze wybrać w jedno miejsce, które już w sumie byliśmy po części, ale którego nie zwiedziliśmy do końca. Którego nie zwiedziliśmy do końca. Zaraz wam dokładnie powiem, o co mi chodzi. Tylko najpierw musimy się przygotować do tej wyprawy. A jest jeszcze bakłażanka. Wiem, że bakłażany się przydadzą, ale zjedz tę bakłażankę. Tarkę możemy wyłączyć, na razie jest niepotrzebna. Uranu mamy sporo i rydu nawet też, więc możemy kolejne rakietki sobie wysyłać bez żadnego problemu. Czy my mamy jeszcze jakieś nowe dodatki do zrobienia? Biolaboratorium mamy. Mamy biolaboratorium, biokopułę i biodom również mamy. Radiolatarnia. Tego chyba nie mamy na górze. Znaczy ogólnie mamy już stworzone, niszczarkę również możemy zrobić, recykler również. Generator alg mamy, generator glonów nie mamy. To by się przydało zrobić, ale nie mamy bryłki bioplastiku, z tego co pamiętam. Więc to również będzie trzeba nadrobić. No takie te dekoracyjne raczej nas nie bolą. Czyli teoretycznie jesteśmy na zero. Buty zręcznościowe te trzy, czy ja to mam? Nie, mamy te dwa. Wybuchowy proszek. To również możemy sobie spróbować zrobić. Presak T3. I wydobycie T4. Plecak T5 nawet mamy. Hu, hu, hu. A ja tam patrzę T3.
T2, T2, T4. Mamy te 4 zbiornik tlenu? Mamy. Czyli... No to teoretycznie buty zręcznościowe T2 możemy zrobić. Wybuchowy proszek. Wybuchowy proszeczek gdzieś się robiło bodajże, z tego co pamiętam, w tamtej części, ale od razu sobie tą dynię i resztę jedzonka wyciągniemy. To sobie już rosło. Przygląda się, że zjadłem część zasobów, a i tak zaraz wracamy w tę stronę, więc spoko. Wybuchowy proszek, 2 razy siarka i iryt. Zrobimy to. Zrobimy to, żeby szybciej biegać. Więc tak, dzisiejszy cel przynajmniej dostać się na tereny, w których już byliśmy, gdzie był ten biom taki kosmosowy, nie wiem, czy pamiętacie. To jest nasz cel priorytetowy w tej chwili. Cel priorytetowy. Dobra, wybuchowy proszek jest. Oczywiście Shiro nadal sobie skacze. Nadal używa spacji. To nie było tutaj, to było tu. To było tutaj. T3 na pewno, tak? Tak. 2 super stopu. Super stópki? No i nam już tych super stópek nie zostało nic praktycznie. T3. No i dobra. Zawsze przynajmniej w jakimś stopniu szybciej. A więc, weźmiemy sobie na pewno jedną fasolkę. Jedną wodę. No i myślę, że kobalt razy 2, żeby zrobić sobie tą kapsułkę tylną, też stanowczo wystarczy. Resztę znajdziemy oczywiście na miejscu. No i jemy się do syta. 40, 60, 35. A bakwalan. Dobra. Trasa jest w tą stronę. Przy okazji zobaczymy sobie, czy przypadkiem ten lód, który był w miejscu, gdzie on tam miał chyba topnieć po 175 kelwinach, czy jakoś tak, czy on już też przypadkiem nie stopniał. Jeżeli stopniał, to oczywiście sobie też również tam zwiedzimy różne rzeczy. To jakieś stalaktyty czy stalagmity się zrespiły. Pamiętam, że jedne były w górze, drugie były w dole, więc nie poprawiajcie mnie. Jedne były chyba jeszcze jakieś środkowe. To była ta miejscówka. To iryt. Tu się iryt zrespił. Albo był. Tej skrzyni nie widziałem? Ej, nie widziałem jej. Bioplastik, to oczywiście bierzemy. Tkaninę też, chociaż widzę, że ta tkanina zbytnio się nie przydaje. O, osm jeszcze został. Nie wiem, czy on się zrespił, czy on tu już był. Albo to stopniało, kochani. Więcej osmu. I z tego, co mi powiedziano, to tak, tutaj ten osm bez problemu można wydobywać, więc potem już naprawdę nie będzie problemu, tylko musimy sobie ekstraktor T2 zrobić. Jest to jedne z głównych wymagań. Czekajcie, czy my byliśmy tutaj wtedy? Tak, my wyleciliśmy chyba wtedy na górę, w tym miejscu. Dokładnie. Czego potrzebujemy do kopułki? Do kopułki potrzebujemy 2 żelaza, 3 żelaza, 2 tytanu i krzem. 3 żelaza, 2 tytanu i krzem. Ściana tuska. Bierzemy na razie wszystko. Krzem się przyda. Krzem, tytan. 3 żelaza, 2 tytanu i krzem. Tytan już mamy. Co to za surowce? Zeolit. The White Rare Ore. Przypadkiem ten achievement już nie wskoczył wcześniej? Tam coś jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest. Jeszcze jedno żelazo mi się przyda. Kurde, tego zeolit naprawdę jest tu sporo. Albo wydaje mi się, że jest go sporo. Żelazo jest kolejne. Zeolicik. Gdzieś tu mi na różowo coś. O, właśnie tu. Kwarc pulsarowy. O, kolejny jakiś nowy materiał? Nie, to jest osm.
Czyli osm w tym miejscu również występuje. To jest krzem. Kolejny kwarcyk. Kolejny kwarcyk. Wow, co to za doczytki? Przepraszam bardzo, co to za doczytki? Oho, o dwa mi się kończy, więc musimy szybko zrobić kopułkę. Pyk. Do pełna, proszę. Okidoki, co to jest? Kobalt. Kobaltu nie chcę, biorę osm. Osm mi się bardzo przyda, bo z osmem mam pewne plany. Co to? Magnes? Magnes. Z osmem mam pewne plany, właśnie o których wam już wcześniej wspominałem. W związku z tym ciśnieniem. I zwiększeniem... Kurde, pełny ekwipunek, naprawdę? Kobalt wypadł. Full osm, full osm. Przydałoby się zwiększyć ten ekwipunek, bo naprawdę tego ekwipunku jest mało. Ja ogólnie was przepraszam za mój dziwny akcent dzisiejszy, ale zobaczycie go przez cały tydzień praktycznie. Niestety rozchorowałem się znów. Znów się rozchorowałem i tak to właśnie się dzieje z człowiekiem. Grzybnie możemy zostawić, krzem się przyda. Nie pluj Shirona krzem. Magnes możemy również zostawić. No i reszta w sumie. Kij z tym. Jesteśmy tu głównie po 8. I zeolit. Głównie 8 zeolit i w sumie kwarc pulsarowy, więc... Sama skrzynia? Ta sama. To jeszcze ten magnes sobie zostawimy stąd. Już się pogubiłem, powiem wam osobiście. Powiem wam osobiście, że ja już się pogubiłem. Czy to jest super stópka? Jezu, jeżeli to będzie biom z super stópką, to ja tu będę bardzo często bywał. Ja tu będę mega bardzo często bywał. Ale chyba nie, to chyba była jakaś pojedyncza napotkana super stópka. To jest jakiś kurde... Jaskinia? Nie. Szkoda. Szkoda, ale nie. No i wykrakałeś, Shiro. Jest jaskinia. Co to jest za biom? Wow! Grzyby. Mushroom River. Wow. Co tu się od Janie Pawła? Czy my w to możemy wejść? To jest genialne. To jest genialne. To jest naprawdę genialne. Wow, a co mi się teraz zrobiło tak dużo miejsca, przepraszam bardzo. To jest sektor 5, nie no. To pewnie nie spada. Złoża te same. Różnicy żadnej nie widzę, nie wiem, czy to jest jakiś niedokończony biom. Może tak być? To jest krzem. Nie widzę tu naprawdę żadnej nowości, oprócz tego, że to jest naprawdę bardzo ładny biom. O! Bryłkę sobie weźmiemy, resztę zostawiamy. Wow! Nie no, wizualnie naprawdę piękny biom. Wizualnie naprawdę bardzo piękny biom, tylko szkoda, że chłopaki nie dodali tutaj nic. Żadnej nowości, nie wiem, jakiejś grzybni. Cokolwiek. Być może tutaj bardziej opłaca się postawić coś do wydobywania. Wiem, dlaczego mam tyle miejsca, dobra. Zrobiłem sobie pomieszczenie z tlenem. Wszystko wyjaśnia. To wszystko wyjaśnia. Wow, tu coś jest. Tylko co? Tylko co?
Widać, że coś tutaj było kiedyś. To jest najlepsze. To jest z drewna. Bo raczej nie z grzybów, no. To nie uwierzę. To jest raczej grzybnia. Więc teraz pytanie. Skąd? Skąd takie rzeczy wzięły się na tej planecie? Jaki jest głębszy sens tej gry? Czy w ogóle jakikolwiek jest? Kurde, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Wyknijmy sobie. Z tego co widzę, to nam chyba nie starczy niestety miejsca. Będziemy musieli coś wyrzucić. Będziemy musieli coś wyrzucić. Tylko pytanie co? Pytanie co? Iryt chyba. Aluminium też możemy wywalić. Wody zaraz się napijemy, więc powinno starczyć. Całość wziąłem? Całość. 3, 2, 1, tak. To sobie na tym chciałem wyrzucać. No dobra. Poszło to poszło, na co drążyć temat. Na co drążyć temat. Tylko tak, wyjście było w tamtą stronę, z tego co pamiętam. Ale widziałem tutaj jakieś takie prześwity. Być może warto byłoby się właśnie nimi zainteresować. Niski poziom nawodnienia, spoko, wodę mamy. Albo mi się wydawało, że to były prześwity. Aha. O nie, coś tutaj jest. To jest od cholery kobaltu. Od cholery kobaltu. Wow. Lód się wyrenderował jakiś dziwny. To jest woda? Wodospad, kochani, no ale mam dzisiaj odcinek eksploracyjny, ale ja już muszę kończyć. Muszę już, kochani, kończyć. Następne odcinki będą niestety tylko po 20 minut, ale z takim widokiem was, kochani, zostawiam. Zobaczymy sobie przy okazji, czy nic nie ma za wodospadem. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my widzimy się w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!